Cześć, ja jestem Sarczy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Diablo 3 Reaper of Souls. No i dzisiaj rozpoczniemy sobie akt 5 wchodzący w skład dodatku Reaper of Souls, więc zapraszam do oglądania. Na początek obejrzyjmy sobie film wprowadzający do tego aktu. Krzyki przywiodły mnie do miasta zachodniej Marchii, na którego ulicach anioły mordują bezbronnych. Kto przysłał żniwiarzy? I w jakim celu? Poznam odpowiedzi, ale najpierw przerwę tę masakrę. Nauczę ich lęku przed krucjatą. No i cóż, tak jak się spodziewaliśmy po ostatnim odcinku, wcale nie jest tak różowo, jakby się mogło wydawać. I w piątym akcie będziemy musieli się uporać z kolejnym zagrożeniem. Niedługo zostanie nam pewnie wszystko wyjaśnione, więc będziemy grać i tutaj poznawać kolejne wydarzenia. Maltael przysłał mnie, bym cię odszukał. Maltael zabrał czarny kamień dusz. Musisz iść ze mną. Chłopcze, w mieście giną ludzie. Nie porzucę ich. Opracujcie z Tyraelem jakiś plan. Trzeba znaleźć Maltaela. Powiedz Tyraelowi, że spotkam się z nim w zachodniej Marchii. Ruszaj. Tak zrobię. Przysięgam. No właśnie, ostatnio wam mówiłem, żebyście zapamiętali sobie imię Maltael, dlatego że on teraz będzie tutaj odgrywał główne skrzypce w tym dodatku, ale to jeszcze zobaczycie sobie z czasem. Ja sam jestem ciekaw, jak ta fabuła się rozwinie, bo jeszcze tego piątego aktu nigdy nie przechodziłem. Teraz po raz pierwszy przechodzę go razem z wami. Wiem tylko właśnie taki ogólny zarys fabuły, że będzie właśnie tutaj Maltael ważną rolę odgrywał, więc zobaczymy, jak to będzie. Patrzyłem z grozą, jak magia służebnicy poraziła do diaska. Wrota! Okej, przerwało mi dziennik, jeszcze raz sobie odsłuchamy w takim razie. Patrzyłem z grozą, jak magia służebnicy poraziła strażnika. Słyszałem nieludzki krzyk, gdy jego ciało... Muszę dostać się do miasta i przerwać tę rzeź. Dobra, dobra, tylko najpierw chciałem odsłuchać dziennika, jeszcze mam nowy, ale to za chwilę. Patrzyłem z grozą, jak magia służebnicy poraziła strażnika. Słyszałem nieludzki krzyk, gdy jego ciało i tkanki stopiły się całkowicie, aż pozostał po nim sam szkielet odziany w pancerz. Nagle kości wojownika zaczęła spowijać błękitna mgła i wirując oblekła je w nowe ciało. Kiedy w końcu udało mi się powalić ożywionego żołnierza, eksplodował, rozpływając się w powietrzu, zostawiając po sobie jedynie... No i teraz sprawdźmy jeszcze tutaj. Dziennik przywołany żołnierz. Upadłe anioły Maltaela sprowadziły śmierć na zachodnią Marchię i wskrzesiły poległych obrońców miasta, tworząc armię żniwiarzy. Broniący nas niegdyś żołnierze zamienili się w naszych katów, którzy przeczesują miasto w poszukiwaniu żywych i wycinają w pień wszystkich, którzy napatoczą im się pod miecz. W ogóle od razu już na starcie możecie zauważyć to, o czym wam mówiłem ostatnio, że ten piąty akt wchodzący właśnie w skład dodatku Reaper of Souls ma rzeczywiście zdecydowanie bardziej mroczny klimat niż wszystkie dotychczasowe akty. Widać to już tutaj na początku, no i taki klimat będzie się utrzymywał podobno przez cały akt, więc zobaczymy, jak to będzie tutaj. Mnie przede wszystkim interesuje historia, jaka zostanie opowiedziana, bo jestem ciekaw, jak to się dalej tutaj rozwinie. Na pewno z wielką uwagą będę śledzić tutaj dalsze losy naszego krzyżowca. Gramy oczywiście właśnie krzyżowcem, tą samą postacią, którą graliśmy w poprzednich czterech aktach. No i gramy na poziomie ekspert dalej i myślę, że już grę zakończymy na tym poziomie. Nie będziemy go zmieniać. Wchodzimy tutaj. Zapuszczony kanał. Raczej poziomu trudności nie będę już zmieniać, dlatego że wprawdzie teraz nie jest jakoś trudno na tym poziomie ekspert, ale też
Jednak tych wrogów pokonuje się momentami dość długo, a nie chcę tego czasu pokonywania wrogów jeszcze bardziej przedłużać, więc myślę, że już na kolejny poziom, który się nazywa Mistrz, raczej nie przejdziemy. Chociaż tutaj oczywiście jeszcze nie mówię nie, ale w tej chwili raczej nie planuję. O, proszę, tutaj już kogoś mamy. Mamy jakiegoś kupca. Oczywiście nie będziemy korzystać z jego usług, bo już się nauczyliśmy, że raczej z usług kupców tutaj nie warto korzystać. Zdecydowanie bardziej warto samemu zbierać przedmioty. Aha, jeszcze jedna sprawa. Ostatnio przecież zdobyłem tutaj legendarną tarczę, a moją starą legendarną tarczę mogę podarować już Templariuszowi, tak jak mi zresztą zasugerowaliście w komentarzach. Świetny wybór. Patrzcie na to, Templariusz ma prawie wszystko legendarne i tylko dwa przedmioty rzadkie. Co my tu jeszcze mamy? Legendarny amulet oprócz tego. Zwątpienie w zakon nie ugasiło twojego pragnienia walki. Nim dołączyłem do zakonu, byłem żołnierzem zachodniej marchii. Walkę mam we krwi. Ogólnie z tym amuletem też mi radziliście, żebym jednak, kurczę, sobie to wziął. Dlatego, że teoretycznie są niższe obrażenia. Ale jednak ogólnie rzecz biorąc tutaj jest też umiejętności błyskawic zadają 11% więcej obrażeń. Więc to może być całkiem ciekawa rzecz, zwłaszcza, że ja właśnie używam takich błyskawic. Więc może weźmy w takim razie ten legendarny amulet i sobie teraz w niego zainwestujemy. Ewentualnie... Tak się zastanawiam, bo tutaj też ma ten Templariusz legendarny amulet. Ale podarujemy mu w takim razie... Wow, to jest dużo gorszy. Podarujemy mu ten teraz, w takim razie. To mi pomoże. A ten będziemy musieli później odzyskać jakieś surowce z niego. Jeszcze rzadki pierścień. Tutaj też teoretycznie możemy sobie ulepszyć go. Bo jeszcze mamy puste gniazdo, więc myślę, że ten legendarny pierścień też weźmiemy. Tylko zamiast którego. To jest lepsze. Dobra, czyli zamiast tego weźmiemy. Rzadki pierścień zamiast legendarnego. Okej, myślę, że to będzie na tyle, jeśli chodzi o zmiany w naszym ekwipunku. Przynajmniej na razie. A też będziemy musieli odzyskać niedługo jakieś właśnie surowce. Tutaj pogadajmy z Wiktorem. To koniec świata! Tylu już zginęło! Aż niewiarze są wszędzie! Czy ktokolwiek przeżył? Generał Torion bronił grupy uchodźców w starej katedrze Zakarum. Ale teraz... Pewnie wszyscy już nie żyją. Zaczekaj! Jesteś krzyżowcem, który ocalił twierdzę Bastionu. Nas też uratujesz, prawda? Tak uczynię. Przysięgam. Dobra, no to w takim razie dostańmy się do katedry Zakarum. Już będę nosił chyba te skrzydła odwagi, czy jak to się tam nazywało. Dlatego, że właśnie założyłem te skrzydła na czwartym akcie. Nie zatrzymujcie się! Chyba ją zgubiliśmy. O nie! Ci, w których żyłach płynie krew demonów, muszą umrzeć. Krew demonów? To byli niewinni ludzie! Już mamy chyba jakiegoś pierwszego przeciwnika, zdaje się, z którym będziemy musieli się pewnie uporać z czasem. On tutaj sprawia, że pojawiają się ci ożywieni żołnierze. Mam w sobie za mało gniewu. Cień mnie dotknął i ujrzałem ciemność, która następnie rozstąpiła się przed światłem i wysysającym ze mnie siły. Łatwo byłoby mi się poddać, lecz zamiast tego znalazłem w sobie resztkę sił do walki. Znów zacząłem dostrzegać barwy. Cień stał tuż przede mną, gdy wbiłem w niego włócznie. Ponieważ Maltael obdarował ich zdolnością wyczuwania żywych, za mało gniewu. Łucznicy nie potrzebują wzroku, by odnaleźć cel. Nigdzie nie można się przed nimi ukryć. Wyczują cię przez kamień, drewno, a nawet przez samą ziemię. A gdy łucznicy już wytropią zwierzynę, rzadko chybiają cel. Dobra, ogólnie tutaj weszliśmy już na dziedziniec katedralny, więc za chwilę pewnie dostaniemy się do tej katedry Zakarum. I ciekaw jestem, czy to już tutaj będzie te takie, powiedzmy, miasteczko, w którym będziemy mogli właśnie skorzystać na przykład z usług Kowala i innych postaci. Ciekawe, czy jakbym teraz użył portalu, czy jeszcze bym się wrócił do tej lokacji z poprzednich aktów.
Chociaż tak jak myślę, być może tutaj już właśnie będziemy mieli zupełnie nową lokację, którą będziemy mogli sobie zwiedzać i tutaj korzystać z usług. Musimy odeprzeć tych plugawych żniwiarzy! Jasne, pomożemy im w takim razie w obronie tej katedry. Bez większych problemów myślę, że nam się uda. Oj, tutaj mnie zatrzymali, kurczę, troszkę. Nie mogę się ruszyć. Ale dobra, przejdźmy tutaj. Mamy złoto. I załatwmy ich wszystkich w takim razie. Pięknie. Całkiem sporo złota upuszczają. Ale udało się. Tu jesteś, nareszcie. Możemy pogadać z Tyraelem jak najbardziej. Tyraelu, dlaczego armie Maltaela atakują zachodnią Marchię? Ponieważ karmi się śmiercią. Za każdym razem, gdy żniwiarz morduje człowieka, Maltael rośnie w siłę. A ponieważ najwyższe zło zniknęło, Maltael wierzy, że nastał idealny czas, by zakończyć wieczny konflikt. Ludzkość nie ma nic wspólnego z tą wojną. Ale jesteśmy dziećmi aniołów i demonów. Gdy Maltael na nas patrzy, widzi demony. Do kościoła! Wewnątrz schronili się wszyscy uchodźcy! Za mną! Powiem wam, że jeszcze tutaj jednak wezmę te rzadkie buty. Wprawdzie gorszy pancerz i gorsza wytrzymałość, ale ogólnie jednak te statystyki mi się wydają całkiem okej. Okay. Więc to sobie wziąłem. No i co? Wchodzimy do katedry. Jak najbardziej. A zgubę Akarata jest gorzej niż się spodziewałem! Co to jest? Służebnica śmierci! Trzeba ją powstrzymać! Nefalenie, twoja dusza należeć będzie do mnie. Każdy inny łucznik zbiegłby, gdybym na niego ruszył. Lecz ten stał twardo. Mam w sobie za mało gniewu. Martwe spojrzenie w cel. Nawet gdy robiłem zamach, by ściąć mu głowę, stwór oddawał kolejny strzał. Jak mamy walczyć z wrogiem, który nie zna strachu i nie dba o własne życie? Pokonajmy tę Kasadię. Udało się. Wow, patrzcie, już mam, kurczę, sakwy pełne. No to niedobrze, muszę skorzystać w takim razie z portalu miejskiego. Nie mogę tego zrobić w tym obszarze, no chyba sobie żarty robicie. Kurczę, czyli będę musiał coś wyrzucić w takim razie niepotrzebnego. No bo na razie nie mam tutaj możliwości odzyskania tych przedmiotów. Czyli przede wszystkim oczywiście wyrzucamy te zwykłe przedmioty. One na pewno mi nie będą potrzebne. Tak samo te magiczne możemy powyrzucać. A pozabieramy sobie te wszystkie nowe przedmioty po prostu. Dobra. I to chyba będzie wszystko. Na razie on tutaj rzadkie i legendarne, więc je sobie akurat... Byłem młodym templariuszem. To miejsce stało się dla mnie symbolem występku, który dokonał się w imię Zakarum. To sobie akurat zostawię. Tutaj mamy jeszcze rzadki napierśnik, jednak gorsze, kurcze, obrażenia, więc zostanę jednak przy tym starym, chociaż ma gorszy pancerz. Pozostałe rzeczy raczej mi się nie przydadzą. Dobra, przeczytajmy jeszcze ten dziennik. Musimy zrobić, co w naszej mocy, by spowolnić Nefalema i byśmy mogli bez przeszkód kontynuować gromadzenie dusz. To klucz do zwycięstwa Maltaela. Dobra, skoro mam trochę miejsca, to na razie jeszcze wezmę te przedmioty tutaj. Może za chwilę będę mógł je odzyskać, kto wie. Zakończmy to szaleństwo. Gdzie jest Maltael? Wiem jedynie, że nie ma go w zachodniej Marchii. Mógł zabrać czarny kamień dusz dosłownie wszędzie. Lecz po co mu kamień? Istnieje jakiś sposób, by się tego dowiedzieć? Być może. Kiedy Maltael zabierał kamień dusz, ukruszył się odłamek. Możliwe, że badając ten okruch, poznamy plany mego brata. Zatem zbadaj odłamek. A ja obronię miasto przed żniwierzami. Dobra, w takim razie wychodzimy stąd. Jeszcze tutaj widzę, że... Nie możesz przesadzać z bagażem. Że powinienem otrzymać tę broń w nagrodę za wykonanie zadania. Zobaczmy, cóż to takiego. No, oczywiście jest ona gorsza. Dobra. Wychodzimy w takim razie. Już nieważne, czy będę miał tą broń, czy tamte spodnie bodajże. Wychodzimy tutaj.
No i patrzcie, tak jak myślałem, tutaj będę mógł już się właśnie zająć odzyskiem tych przedmiotów. Najpierw pogadajmy, może tutaj z Loratem Narem, Horadrimowie. Słyszałem o Horadrimach, ale sądziłem, że zakon od dawna nie istnieje. Tyrael odtworzył nasze bractwo, aby kamień dusz mógł bezpiecznie opuścić niebiosa i aby chronić ludzkość. W końcu nie można być wszędzie, niezależnie od tego, kim się jest. Tutaj mamy jeszcze Tyraela. Pogadajmy o Maltaelu najpierw. Maltael, mój brat, był samą mądrością, przywódcą naszej rady, pierwszym pośród aniołów. Teraz zaś stał się czymś takim. Jak do tego doszło? Po zniszczeniu Kamienia Świata Maltael wyraźnie sposępniał i często opuszczał niebiosa, a potem zniknął zupełnie. Musiał w jakiś sposób wykształcić więź z ludzkimi duszami, albo raczej popadł w obsesję na ich punkcie. Nieważne, co pchnęło go w paszczę szaleństwa, trzeba go powstrzymać. Śmierć ma uwalniać duszę, a nie je pożerać. No i właśnie, trzeba się będzie w takim razie z Maltaelem rozprawić. Odłamek czarnego kamienia dusz ujawni ci plany Maltaela? Odłamek nadal jest w tajemniczy sposób związany z kamieniem dusz. Gdy zmienia się kamień, zmienia się i odłamek. Dostrzegam więc, co Maltael czyni z kamieniem. A jeśli będziemy mieć szczęście, odkryjemy jego plan. No i tutaj jest ten odłamek, więc zobaczmy. Śmierć. Okej, nic więcej to mi na razie nie powie. Porozmawiamy z generałem Torionem. Generale Torionie, co służebnica śmierci robiła w katedrze? Tworzyła kulę, która zamieniała żywych w stwory śmierci Maltaela. Jedna kula potrafi co godzinę przemienić setki niewinnych ludzi. A moi żołnierze donoszą, że kolejne dwie są rozstawione w mieście. Tygle dusz. Dzięki nim Maltael posiada nieskończone źródło żołnierzy. Zniszczy więc tygle i pozbawię Maltaela posiłków. Tygle dusz zmieniają umarłych w żniwiarzy? Niestety tak. Lecz służebnice śmierci wyglądają jak anioły. Ich historia jest tak tragiczna jak los samego Maltaela. Niegdyś stanowiły forpocztę jego aniołów mądrości. Wraz ze swym panem pogrążyły się w mroku. Dobra, myślę, że to będzie wszystko, jeśli chodzi tutaj o rozmowę, aczkolwiek jeszcze jest sporo osób, z którymi możemy pogadać. I tak też chyba zrobimy. Nareszcie! Ktoś przybywa na ratunek! Ale to nie przywróci do życia mojej żony! Okej. Moja biblioteka znajduje się niedaleko stąd. Zamykałam ją właśnie na noc, kiedy usłyszałam odgłosy walki na ulicach. Zabarykadowałam drzwi i uciekłam tylnym oknem. Chyba powinnam wymyślić coś bardziej ekscytującego, gdy będę spisywać oficjalną relację, prawda? Znasz legendę o grobowcu Rakisa, prawda? Nigdy nie dowiedziano się, gdzie się znajduje. Większość uczonych uważa, że leży pod zachodnią Marchią, ale ja podejrzewam, że jest gdzieś za miastem. W końcu Rakis był sprytnym człowiekiem. Widzę, że w tym dodatku, w tym piątym akcie jest więcej takich postaci niezależnych, które mogą nam coś ciekawego powiedzieć, które są właśnie oznaczone tutaj tą ikonką nad swoją głową. Nie do wiary, że ciągle żyjemy, a wszystko dzięki tobie. Myślałam, że zginiemy w tym cuchnącym miejscu. Tu jest jeszcze na przykład jeszcze jedna postać. Małżeńska niezgoda. Zabrałaś chociaż kosztowności? Haroldzie, te potwory chciały nas zabić! Wolę być martwy niż biedny. I jeszcze po tej stronie mamy naszych towarzyszy, a więc Szelmę i Zaklinaczkę. Warto z nimi pogadać, bo będzie można w tym akcie jakieś zadania dla nich wykonać, z tego co wiem. Na świecie szaleje zniszczenie, wszędzie giną ludzie. Chyba czas wyruszyć na kolejną przygodę, co nie? Okej, na razie nic ciekawego mi nie powiedział. Dobrze znowu cię widzieć. Choć wygląda na to, że spotykamy się w fatalnych okolicznościach.
Z drugiej strony w lepszych czasach pewnie w ogóle byśmy się nie spotkali. No i tu jest jeszcze jedna osoba, a nawet dwie. Wiem, kto za to wszystko odpowiada. To wina plebsu. Przyzwali te potwory, żeby zdobyć zachodnią Marchię dla siebie. Bo mamy jeszcze tutaj Hedriga Emona ogólnie i jeszcze, kurczę, tam ominąłem. Pytacie, kto jest odpowiedzialny za... Przez chwilę słyszałam głos jednej z moich sióstr, ale nie mogłam rozróżnić słów. Każdego dnia czuję brzemię wszystkich krzyżowców, którzy nosili moje imię. Więc chyba rozumiem, o co ci chodzi. Moich sióstr już nie ma, a ja jestem jedynym, co zostało po dawno zapomnianym świecie. Nie wiesz, dlaczego twoje siostry zginęły. Dlatego ci towarzyszą. Dobra, teraz już na pewno nie mogę porozmawiać z zaklinaczką, no ale jest jeszcze Hedrik Emon. Słyszeliście to? Coś ci chodzi po głowie, Hedrigu? Czy sądzisz, że Kaldeum też zaatakowano? Tak. Przynajmniej mają żelazne wilki. Władca kłamstw ich nie złamał, więc Anioł Śmierci również nie zdoła. No i dobra, chciałbym wreszcie skorzystać tutaj z twoich usług, a więc odzyskajmy surowce z tych przedmiotów. Nie potrzebuję już ich absolutnie. Nawet te legendarne też już sobie odzyskam, no bo też one są jednak gorsze. Może też nie tak do końca, bo mają swoje plusy i minusy, no ale chcemy tutaj odzyskać tą ognistą siarkę, która nam się przyda do stworzenia jakichś legendarnych przedmiotów. Oprócz tego jeszcze naprawimy sobie wszystko. No i skorzystajmy ze skrzyni, żeby odłożyć tutaj te klejnoty. Aha, a jeszcze jedna sprawa, przecież miałem sobie tutaj ulepszyć rzadki pierścień, a więc zobaczmy inne. I teraz tak, co bym chciał zainwestować przede wszystkim? Chyba w siłę mi się wydaje. Co mi daje najwięcej siły? Tutaj 14. 26 do siły. Czyli to będzie chyba najlepsze, tak jest. No dobra, no to w takim razie dodajmy sobie siłę. No i to będzie na razie na tyle. Innych przedmiotów nie potrzebujemy ulepszać. Tutaj już widzę, że ponad setkę mam mikstur zdrowia i znowu mi się w kolejnym slocie gromadzi właśnie... Gromadzą mi się te miksturki. Na razie je odłożę. To samo jeśli chodzi o te materiały. No i dobra, to wystarczy. Mamy pusty ekwipunek, więc możemy w takim razie ruszać dalej. Dzielnica gminu. No i będziemy tutaj kontynuować, wykonywać zadanie. Znajdź tygiel duszy w Alei Gideona. Zobaczmy w takim razie. Troszkę się pewnie naszukamy tutaj, podejrzewam, no ale na razie przyjdzie nam to dopiero się o tym przekonać. Tu jest jeszcze jakieś wejście. Stary magazyn przemytników. Ataki robią się coraz bardziej zajadne. Niedługo dosięgną ocalałych. No i proszę, musimy tutaj wykonać, znaczy nie musimy oczywiście, ale możemy tutaj wykonać zadanie poboczne. Zabić wszystkich żniwiarzy atakujących magazyn. W takim razie tym się teraz zajmiemy. Nie musiałem tutaj wchodzić, ale jak najbardziej mogłem, żeby sobie zaliczyć kolejne wydarzenie i zdobyć doświadczenie i pewnie jakąś nagrodę pieniężną. Za mało gniewu. Pokonanie ich nie sprawia problemu, więc zrobimy to jak najbardziej. Zobaczymy, co dostaniemy właśnie w nagrodę jeszcze. Troszkę ich tu jest, trzeba przyznać. Ale poradzimy sobie. Dobra. I że tam na górę muszę wejść, ale tutaj mamy też miksturki zdrowia, więc chciałem je zebrać. Całkiem sporo ich teraz się wyrzuca w tym momencie. Praktycznie w ogóle ich nie używam. Nie ma takiej potrzeby. Tutaj mamy kogoś, ale to za chwilę z nim pogadamy. Jeszcze tutaj ich załatwmy. Dobra, zabiliśmy wszystkich. No i pogadajmy teraz z tym kapitanem Noelem. Jesteśmy tutaj od wielu dni. Ci ludzie dłużej nie wytrzymają. Niedaleko jest enklawa ocalałych. Zabierzcie tam wszystkich. No i proszę, otrzymaliśmy punkty doświadczenia oraz złoto i bardzo dobrze. Ogólnie mamy tutaj też skrzynię. Za chwilę sobie ją sprawdzimy. Olśniewająca skrzynia. Sprawdźmy, czy jest coś tutaj ciekawego. Ekwipunek. A, niespecjalnie.
wszystko raczej gorsze. No dobra. W takim razie wracamy tutaj. O, proszę, jeszcze zdobyłem jakiś magiczny przedmiot. Maltael zginie. Tak jak zginął Diablo. Walczymy po stronie dobra, dlatego musimy zwyciężyć. Cormacu, prawi giną równie często, co źli. Walcz tak, jakby każda walka miała być twoją ostatnią. I wiecie co, tak sobie myślę, że jednak zakończymy w tym momencie odcinek, bo dopiero co właśnie tam mieliśmy na początku tej dzielnicy jakiś punkt kontrolny, to znaczy ten punkt nawigacyjny. No, nie wiem, ile czasu zajmie mi po prostu odnalezienie kolejnego takiego punktu, więc lepiej wolę po prostu teraz zakończyć, a w następnym odcinku będziemy sobie kontynuować, więc dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. No i cóż, jeszcze sporo materiałów spędzimy tutaj w tym piątym akcie i mam nadzieję, że będzie ciekawie. Cześć!